serdecznie. Nazywam się Marta Kotarba i zapraszam do kolejnego odcinka filmów, w których eksplorujemy koncepcję Toni Wolf. W poprzednich odcinkach omówiłam dwie formy strukturalne kobiecej psychiki, które leżą na osi relacyjnej. Była to Demeter oraz Kalipso. W tej części rozpocznę charakterystykę osi nierelacyjnej i rozpoczniemy od kobiety niezależnej i walczącej – Amazonki. We wcześniejszych filmach omówiłam dwie formy strukturalne, Demeter oraz Kalipso, które leżą na osi relacyjnej. Teraz przechodzę do omawiania form strukturalnych kobiecej psychiki, leżących na osi nierelacyjnej. Co to znaczy? Warto pamiętać, że każdy człowiek żyje nie tylko w relacji do obiektów ludzkich, ale także do obiektów kulturowych. Psychologiczna relacja z drugim człowiekiem, bliska więź, jest niezbędna w procesie indywiduacji dla jednych osób, zaś inne osoby bardziej potrzebują czy preferują obcowanie z różnymi koncepcjami, myślami, ideami czy wartościami. Amazonka i prorokini należą właśnie do tej drugiej grupy. Ich osobisty rozwój nie jest determinowany przez wchodzenie w bliskie relacje i aktywne poszukiwanie więzi międzyludzkich. Formy strukturalne, które leżą na osi nierelacyjnej, popychają kobietę w stronę realizacji określonych celów, wartości, idei czy wyrażania pewnych poglądów. Toni Wolf podkreślała, że to nie biologia powinna decydować o życiu kobiet, oraz że kobieta, która próbuje być w pełni człowiekiem i realizować swój wewnętrzny potencjał, nie sprzeciwia się w żaden sposób naturze. Jednak ta wizja, burząca pewien ustalony porządek rzeczy, od wieków wzbudza różne niepokoje i to zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Kobieta Hipolita, kobieta Amazonka, często doświadcza próby uporządkowania jej ambicji, takiego przycięcia jej niezależności i sprowadzenia jej tam, gdzie inne formy widzą miejsce kobiety. W mitologii greckiej Amazonki to naród lub rasa kobiet wojowniczek. Amazonki mistrzowsko jeździły konno oraz walczyły na równi z mężczyznami. Co ciekawe, Amazonki stanowiły powszechny przedmiot sztuki w starożytnej Grecji. Estetycznie można to dość łatwo uzasadnić, ponieważ charakter Amazonek pozwalał na konstruowanie malowideł czy rzeźb, na których pokazywano dynamicznie oddziałujące na siebie postaci obu płci. Jednakże historyczne znaczenie Amazonek jest dość trudne do wyjaśnienia, gdyż ich obecność w greckich podaniach porusza delikatną strunę statusu kobiety w społeczeństwie. We wcześniejszych filmach wspominałam już, że grecka kobieta była raczej niewidoczna, wycofana, czekająca, jak wierna Penelopa, oczekująca powrotu Odyseusza. Jej podróż miała wewnętrzny charakter. Ona nie wyruszała w świat, a już na pewno w nim nie wojowała i nie zajmowała aktywnej pozycji. Mężczyźni w starożytnej Grecji mieli pełnię władzy, zarówno w państwie, jak i w rodzinie. Kobieta tak naprawdę była najpierw pod władzą ojca, potem męża, a jeśli owdowiała, to syna lub najbliższego męskiego krewnego. W żadnym momencie życia grecka kobieta nie decydowała sama o sobie. Zawsze robił to jakiś męski opiekun. Mężczyźni dość często traktowali kobiety raczej jak niezbyt mądre zwierzęta, więc dla nich jedynym sposobem, by mieć intelektualną relację z równym sobie, był związek z innym mężczyzną. Często więc
mieli zarówno żonę, tak żeby zostawić po sobie męskiego potomka, ale mieli również męskiego kochanka. Wizerunek Amazonki jako aktywnej, wolnej i niezależnej, a dodatkowo rywalizującej z mężczyzną, przedstawia więc koszmar przeciętnego Greka. Niektórzy historycy próbują pokazywać kulturę Amazonek jako dowód na istnienie matriarchatu w starożytnej Grecji. Może to być dość wygodne, współczesne wyjaśnienie, jednak nie jest ono do końca uprawomocnione. Amazonki na pewno tworzyły zamkniętą grupę kobiecą, ale przeciwstawianie ich mężczyznom i patriarchalnej kulturze nie jest do końca zgodne z ich naturą. Bardziej istotny jest fakt, że Amazonki odwracają pewien porządek społeczny i kwestionują role uznawane typowo za kobiece czy męskie. Mity o Amazonkach mogą więc dotyczyć inicjacji kobiet do pełnienia innych ról, takiego symbolicznego przekraczania progu domu. I te mity mówią o odwadze do wprowadzania zmian, zarówno w swoje własne życie, ale też w życie społeczności. Istnieje wiele mitów, podań i tekstów zawierających odniesienia do Amazonek. Wzmianki o nich znajdziemy zarówno u Homera, jak również u Apollodorusa, Eurypidesa czy Aeschylosa. Co ciekawe, dość trudno jest jednoznacznie ustalić pochodzenie Amazonek. W związku z tym, badając mity o Amazonkach oraz pochodzenie ich nazwy, niektórzy historycy sformułowali wniosek, że Amazonki są związane z indoeuropejską przeszłością Grecji oraz koczowniczo-pasterskimi plemionami, które przybyły na tereny greckie. Literatura grecka lokalizuje jedną ze społeczności Amazonek w północno-środkowej Turcji. Mieszkały one nad rzeką Termodon w pontyjskiej Azji Mniejszej. Lokalizacja ta jest zgodna z historiami, że Amazonki były sojuszniczkami Troi i walczyły z Grekami, którzy przybyliby odzyskać Helenę w czasie wojny trojańskiej. Przez pewien czas wierzono również, że to Hetyci zajmowali geograficzny obszar, który był domem Amazonek. Hetyci był to lud, który około XVII wieku przed naszą erą stworzył potężne państwo w Anatolii. Jest to kraina historyczna w Turcji, obejmująca cały półwysep Azji Mniejszej oraz część terenów na wschód od niego. Potęga państwa Hetytów opierała się na znakomicie uzbrojonej armii. Co ciekawe, Hetyci nosili długie włosy, więc istnieją domysły, że być może Grecy po prostu pomylili Hetytów z kobietami i uznali, że tworzą oni armię kobiet. Hetyci wyznawali przekonania religijne oparte na wierzeniach w Matkę Ziemię i zabierali kapłanki Matki Ziemi na wyprawy wojskowe, by pobłogosławiły one żołnierzy. Kapłanki te nosiły przy sobie drewniane laski zakończone wizerunkiem motyla, który był poświęcony właśnie Matce Ziemi. Niektóre pisma sugerują, że Amazonki używały podwójnego topora, który wyglądem przypominał właśnie takiego motyla na patyku. Istnieją też badania oparte na analizie materiałów źródłowych, które wiążą Amazonki z plemieniem Kasku. Kaszkowie zasiedlali górzyste tereny pomiędzy Morzem Czarnym a środkowym państwem hetyckim we wschodniej Anatolii. Źródła podają, że to właśnie z ich powodu
późniejsze imperium hetyckie nigdy nie rozrosło się w tym rejonie na północ. Niewiele wiadomo o tych ludziach. Było to bardzo tajemnicze plemię. Wiemy tylko tyle, że nie budowali miast, hodowali dzikie świnie i zajmowali się przędzeniem. A są to fakty, które dość łatwo powiązać z Amazonkami, które po pierwsze również nie były zainteresowane budową miast. Po drugie, świnia ma bardzo szczególny związek z boginią Artemidą, boginią łowów, lasów, gór i zwierząt, którą Amazonki czciły. Artemida była główną boginią Amazonek. Warto dodać w tym miejscu, że dzika świnia w czasach antyku posiadał cechy walecznego wojownika, jak i potwora budzącego grozę. Określano dzika takimi słowami jak gwałtowny, zapalczywy, porywczy, wściekły, groźny czy brutalny. Tak też postrzegano kobiety wojowniczki. One budziły podziw, ale w pewnym sensie również odrazę, lęk czy pewien rodzaj wstrętu. One jednak jakby doceniały bycie świnią, tak przewrotnie można o tym powiedzieć. Świnia jest śliska od błota, więc trudno jest ją złapać i ujarzmić. Nie wystaje wysoko ponad ziemię, to jest raczej takie niskie, krępe zwierzę, dlatego trudno jest ją przewrócić. Świnie też nie są jak psy, więc nie potrzebują miłości, czułości i troski. Wszędzie znajdą pożywienie i wszędzie sobie poradzą. Wydają się nieinteligentne, ale to tylko usypia ich wrogów, bo tak naprawdę są to zwierzęta mądre, które są w stanie też wiele faktów zapamiętać i połączyć. Amazonka jest to właśnie taka kobieta, która nie chce być posłuszna, nie chce dać się złapać, nie chce dać się ujarzmić. Trudno jest ją wytrącić z jej obranego szlaku. Wszędzie sobie poradzi, dobrze się odnajduje w takich obiektywnych wartościach kulturowych. To jest kobieta, która ma odwagę sięgnąć po typowo męskie przywileje w danej społeczności. W mitologii jest kilka podobnych przykładów. Możemy tutaj wspomnieć o Medei, zakochanej w Jazonie, która sprzeciwia się ojcu i pomaga ukochanemu zdobyć złote runo, ale gdy ten ją zdradza, zabija ich wspólne dzieci i ucieka. Innym przykładem może być Kirke, która jest ucieleśnieniem męskiego strachu przed kobiecą władzą, dlatego że Kirke postrzegana jest jako ta, która posiada tak potężne moce, że może dosłownie zmienić mężczyznę w zwierzę. Jest jeszcze Klitajmestra, która razem z kochankiem morduje męża. Te kobiety to są postacie, które nie zachowują się tak, jak według mężczyzn powinny, ale też według kobiet, innych kobiet. One robią co chcą, łamią przyjęte zasady, ulegają gwałtownym impulsom, ogarnia je szał bitewny, który realizują, są porywcze i potrafią być brutalne. Kobiety wojowniczki nie są nieznane wśród Greków, bo takim kolejnym wspaniałym przykładem może tu być Atalanta. Była to niezwykłej urody uczestniczka łowów kalidońskich, której Heros Meleager przyznał głowę dzika. Choć ona nie brała udziału w żadnych konfliktach zbrojnych, to jednak odważnie wystąpiła w polowaniu na dzika zesłanego przez Artemidę do Kalidonu jako karę za niezłożenie ofiary. Pomimo, że w urządzonym przez Meleagera polowaniu udział wzięło wielu herosów, to właśnie Atalanta pokonała ich wszystkich.
Ona wygrywała też z mężczyznami w zawodach zapaśniczych i biegowych. Również Atena pod wieloma względami pasuje do takiego charakteru amazonek. Generalnie można powiedzieć, że Atena zawsze zachowuje się jak amazonka, ale nigdy nie nazywa sama siebie amazonką. Można by jednak postawić taką przewrotną hipotezę, że tak jak Dionizos miał maenady, czyli trackie bachantki, które odziane w skóry jeleni, śpiewające, dzikie, szalone pieśni, tworzyły jego orszak, a Zeus miał korybantów, czyli takich demonicznych żołnierzy, którzy wynaleźli ekstatyczny taniec, korybas. Czy nie jest możliwe, że Atena mogła mieć w swoim orszaku amazonki? Jest to ciekawa hipoteza, którą potwierdzić może jeszcze fakt, że Atena w opisach z Odysei dwukrotnie używa takiego dość specyficznego narzędzia magicznego, pewnego rodzaju różdżki, która prawdopodobnie miała kształt takiego właśnie podwójnego topora, aby koniec wyglądał jak motyl. A motyl, jak już mówiłam, jest związany właśnie z chetyckimi kapłankami, amazonkami i jest symbolem transformacji, przemiany. Co więcej, o czym również już wspominałam we wcześniejszych filmach, szczególnie w filmie o Kalipso, to właśnie Atena nauczyła ludzi sztuki tkactwa. A amazonki najprawdopodobniej zajmowały się głównie uprawą lnu, tkaniem i przędzeniem. I to jest ten trzeci element, który łączy amazonki z plemieniem kasku. Opowieści o amazonkach pokazują też, że tak naprawdę jeden rycerz, bohater czy heros potrzebuje wielu kobiet, aby on mógł wyruszyć na podbój świata. Kobiety, które zostają w domach, wspierają się wzajemnie, pracują, zajmują się posiadłością, rozwiązują różne bieżące sytuacje, więc one też są na placu boju, tylko nieco inaczej rozumianym. Zresztą wiele społeczności w Azji Mniejszej twierdzi, że zostały założone przez amazonki i jeśli potraktować amazonki jako kapłanki, to zgodnie z późniejszą kulturą grecką, kapłanki faktycznie powinny były spowodować rozwój kolonii. Ja tę formę strukturalną kobiecej psychiki określam mianem Hipolity. Kim ona była? Hipolita była córką boga wojny Aresa oraz Otrere, nimfy Lajmoniady, które, o czym już wspominałam, kochały kwiaty, biegały po łąkach lub całymi dniami spały. Otrere była córką boga wiatru wschodniego Eurosa. Była wolna, piękna i dzika. Nic dziwnego, że zakochał się w niej Ares, bóg wojny. W odróżnieniu od Ateny, która również jest greckim bóstwem wojny, Ares nie patronuje rzemiosłu wojennemu, sprawiedliwej walce, ale raczej nikczemnościom związanym z wojną, czyli konfliktowi, zniszczeniu i okrucieństwu. Pozytywnym aspektem Aresa była prawdziwa odwaga. Potrafił on także sprowadzić pokój. Jest to więc jednocześnie bóg odwagi, męstwa, dawca siły, wytrzymałości, potrafiący jednak zesłać też lęk, tchórzostwo, konflikt. Otrere urodziła Aresowi cztery córki: Hipolite, Pentezyleę, Antiope i Melanipę. Otrere została także pierwszą królową Amazonek. W prezencie ślubnym Ares podarował żonie miecz Anaklismosa,
który wyjął z wód podziemnej rzeki Acheron. Otrere została zabita przez Chimerę i wówczas to właśnie Hipolita została królową Amazonek. Warto podkreślić, że jej imię oznacza uwalniająca czy wyprzęgająca konie. Hipolita była doskonałym jeźdźcem. To było bardzo ważne, ponieważ walka konno wymagała ogromnych umiejętności. Wojowniczki musiały być bardzo wyćwiczone i zjednoczone z koniem, ze zwierzęciem. Ważnym atrybutem Hipolity jest przepaska, czy też pas. Był to prezent od jej ojca, boga Aresa, który nadawał jej nadludzką siłę i sprawiał, że Hipolity nie mógł pokonać w walce żaden mężczyzna. Hipolita nosiła go z dumą, była niezwykle odważna i nie wahała się walczyć z użyciem broni. To są chyba takie dwa zasadnicze aspekty kobiety Amazonki. Odwaga do wprowadzania zmian oraz duma ze swojej siły i własnych możliwości. Hipolita nie waha się korzystać ze swoich zasobów, jest pewna siebie, co ściąga na nią oczy wielu bogów, herosów, a nawet ludzi. Zdobycie przepaski Hipolity było dziewiątą pracą Heraklesa, który zebrał drużynę złożoną z najdzielniejszych wojowników i popłynął do Amazonek. W tej wyprawie uczestniczył też młody królewicz Tezeusz. Amazonki słyszały o Heraklesie i chciały przyjąć go ciepło. Co więcej, Hipolita była pod wrażeniem siły Herosa i kiedy doszła do niej informacja, że Herakles przybywa po jej pas, nie uniosła się gniewem, ale postanowiła, że tak wielkiemu wojownikowi odda go dobrowolnie. Gniewem za to uniosła się Hera, która uznała, że nie pozwoli, by Herakles wykonał kolejne zadanie. Przybrała więc postać jednej z Amazonek i wmówiła Hipolicie, że Heros tak naprawdę przybywa po to, by ją uwieść i zniewolić. Jak można się domyślić, to wprowadziło Hipolitę we wściekłość i rozkazała, że przybysza trzeba zamordować. Rozegrała się krwawa bitwa i w końcu Herakles osobiście starł się z samą Hipolitą. Tutaj dysponujemy różnymi wersjami mitu, gdyż jedna z nich podaje, że ten zażarty pojedynek między najsilniejszym mężczyzną a najsilniejszą kobietą skończył się patem, gdyż Hipolita uciekła, by ratować swoje towarzyszki. Ponieważ o ile Hipolity żaden mężczyzna nie mógł pokonać, to samo nie tyczyło się jednak innych Amazonek. Dwie z nich zostały porwane przez towarzyszy Heraklesa i finalnie Hipolita wymieniła swój pas na jedną z nich. Inna wersja podaje, że Herakles w walce odebrał Hipolicie pas i ją zabił. Hipolitę cechuje niezależność w myśleniu i działaniu, ponieważ jej rozwój nie bazuje na psychologicznej relacji z mężczyzną. Świadome wartości reprezentowane przez mężczyzn są też jej własnymi wartościami. Jej zainteresowania skierowane są w stronę osiągnięć, których chce dokonać samodzielnie. A przy tym wspiera inne kobiety i potrafi też je chronić. Toni Wolff tak pisze o tej formie strukturalnej kobiecej psychiki. Bycie żoną wyróżniającego się mężczyzny nic dla niej nie znaczy. Stara się osiągnąć własny sukces. Wielkie sportsmenki i podróżniczki należą do tej kategorii, ale także kobiety mniej widoczne w życiu publicznym, pracujące naukowo, w służbie cywilnej albo w biznesie, a także zdolne sekretarki,
które stają się niezbędne w biurze, oraz te kobiety, których życie rodzinne nie pochłania i zajmują się w użyteczny sposób zainteresowaniami lub poświęcają się różnym zadaniom, a także prowadzą firmy, w których często mężowie są pracownikami, lub po prostu te, które w domu noszą spodnie i utrzymują zarówno w gospodarstwie domowym, jak i w rodzinie militarną dyscyplinę. Pozytywnym aspektem tej formy strukturalnej jest to, że stanowi ona odświeżające doświadczenie dla mężczyzny czy dla innych osób, które mają kontakt z taką kobietą, ponieważ kobieta, u której taka forma dominuje, potrafi być towarzyszką, która nie ma żadnych osobistych oczekiwań, nie wikła się w ten świat relacji, skomplikowanych emocji, a jednocześnie ona potrafi być konkurentką i rywalką, która zasługuje na to, aby być traktowana poważnie. I to też w pewnym sensie podżega męskie ambicje. Niestety może się zdarzyć, że kobieta utknie w skorupie wojującej kobiecości, jak to ujmowała Wolf, i wówczas jej bunt wymierzony w męskość powodować będzie chęć bycia zrównaną z mężczyzną. Można to rozumieć jako takie symboliczne odcięcie sobie piersi, nieuznawanie swojej kobiecości, negowanie jej, albo nawet próbę zaprzeczania kobiecości, też pewnym rytmom, pod które kobiecość podlega. Wówczas będzie bardzo trudno jej zaprosić do swojego życia innych ludzi, budować bliskość ze sobą oraz z innymi. Będzie też często okazywać zniecierpliwienie, zarówno wobec siebie i takich swoich kawałków, które jeszcze wymagają czasu, aby dojrzały i rozkwitły, ale także wobec partnera czy dzieci. Wspominałam już we wcześniejszych filmach, że dla kobiety istotne jest świadome przeżywanie swojej strukturalnej formy, urzeczywistnianie jej oraz korzystanie z niej. Wówczas kobieta ma szansę budować swoje życie tak, aby osiągnąć pełnię i poczucie satysfakcji. Nie można więc zapominać, że dominującej formie towarzyszy forma pomocnicza, która w tym wypadku leży na osi relacyjnej. I albo Demeter, albo Kalipso pomagają Hipolicie odnajdować się w świecie relacji osobistych. Czwartą i ostatnią formą strukturalną kobiecej psychiki, którą charakteryzuje Toni Wolf w swoim eseju, jest prorokini, czy też pośredniczka, którą ja na potrzeby naszych filmów określam mianem Hekate. Zapraszam na kolejny odcinek.